Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jest takie przysłowie, dosyć mądre, nie podcinaj gałęzi, na której siedzisz. Natura to jest nasza przeszłość, ale przede wszystkim przyszłość. To od nas zależy, ile zostawimy jej przyszłym pokoleniom. Wydawało się, że to nie ulega wątpliwości, ale przede wszystkim nie powinno podlegać sporom politycznym. Bo przecież środowisko jest potrzebne nam wszystkim, niezależnie od tego, co uważamy. Wy przecież też chcecie oddychać. Tymczasem trzeba powiedzieć jasno, rząd, który nienawidzi drzew, najpierw ustawa, która pozwala deweloperom na wycinanie drzew bez pozwolenia. Pamiętamy, ile wyrządziła złego. Potem historyczna wycinka Puszczy Białowieskiej, którą zatrzymał dopiero wasz słuszny strach przed karami finansowymi z Unii Europejskiej. Teraz kolejny cios. Według badań czasopisma Nature w Polsce powierzchnia wycinki tylko w dwóch pierwszych latach waszych rządów wzrosła o 60%. Inne dane mówią już o 250 milionach drzew. To są ofiary waszych rządów. Kuriozalny przepis, żeby na terenach po wycince budować fabrykę elektrycznych samochodów, to właściwie kwintesencja tej władzy. Brakuje jeszcze kropki nad i nowej spółki wycinki polskie. Może jakiś kierowca rodziny Morawieckich szuka pracy dla krewnego albo szwagierka pana Sasina potrzebuje zajęcia? Spróbujcie. A pytanie jest proste. Dlaczego tak bardzo nienawidzicie drzew? Jaki nowy szwindel się u was tym razem za tym kryje? Dziękuję.